Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z tego miejsca i zapraszam do wspólnej drogi w świetle Bożego Słowa. Dzisiaj będzie prowadziło nas słowo z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wiersze od 1 do 6. Pomódlmy się na początku fragmentem psalmu 86. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś Bogiem moim, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Wołam do Ciebie w dniu utrapienia, bo Ty mnie wysłuchujesz. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus znowu rzekł do swoich uczniów: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. I jeśli żałuje, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, w dzisiejszym słowie Jezus prowadzi nas do bardzo ważnych tematów w przeżywaniu naszej drogi za Jezusem. Temat zgorszenia, przebaczenia i wiary. To przestrzenie, które bardzo mocno wpisują się w przeżywanie naszego chrześcijańskiego powołania. Najpierw Jezus prowadzi nas w temat związany z dramatem zgorszenia, a do tego, który jest gorszycielem. Znaczenie tego słowa oznacza w pierwszym rzędzie kamień, o który człowiek może się przewrócić, oznacza przeszkodę, a nawet zasadzkę. Jezus mówi: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. A więc uświadamia uczniom jasno, że nie unikną tego bolesnego w skutkach doświadczenia. Jednak w centrum tego przesłania Jezusa jest troska o małych. Mateusz napisał o małych, którzy wierzą w Jego imię, czyli o tych, którzy na drodze wiary raczkują jak małe dzieci. Są najbardziej bezbronni. To ci, którzy są narażeni na niebezpieczeństwo zwątpienia, których wiara jest jedyną nicią życia. To ci, którzy posiadają jedyne oparcie w Bogu, których wiara jest krucha, którzy czasem odchodzą z drogi swojej pierwotnej wierności, gubią ją, ale nie przestają wierzyć. To oni są często ofiarami tych, którzy swoimi czynami, słowami przyczyniają się do osłabienia
więzi z Jezusem albo zerwania tej więzi. Zgorszenie w Starym i Nowym Testamencie było uznawane jako grzech ciężki, który ściągał na siebie najsurowsze kary. Grzech zgorszenia uderza w więź z Jezusem, niszczy ją, jest przeszkodą w powierzaniu się Jezusowi. Wielką raną, która czasem bardzo długo się goi, ponieważ skutki są dramatyczne. Dlatego Jezusowe biada wyraża z jednej strony groźbę, ale także i ból, że tak się dzieje. Obraz topielca z kamieniem zawieszonym na szyi jest bardzo przerażający, tak jak przerażający jest obraz gorszyciela we wspólnocie uczniów. Jednak obraz ten ma nie tyle przerażać, ale każdego ucznia ma przejąć do głębi. Trzeba uważać na siebie, czyli nie wolno na niego się zgadzać. Nie wolno go przemilczać, ale trzeba niszczyć ukorzenia. One zawsze będą, ale nie wolno ich siać. Trzeba chronić najsłabszych, bronić ich przed gorszycielami. Pamiętajmy, że każdy we wspólnocie jest odpowiedzialny za drugiego. Nie ma relacji bez odpowiedzialności za relację. Każdy z nas, każdy rodzic, każda osoba duchowna, każdy człowiek spełniający różne funkcje w społeczeństwie może kamieniami zgorszenia przyczyniać się do osłabienia wiary powierzonym sobie osobom. Czy to są dzieci, czy to jest młodzież, czy także jeśli chodzi o osoby dorosłe. Za każdym czynem złym, za każdym kłamstwem, zdradą, wyrażaną w słowach i czynach, za każdym kamieniem nienawiści, za każdym kamieniem pornografii, czynami które przekraczają granice intymne dziecka, młodego człowieka, za każdym wulgaryzmem, za każdym lekceważeniem dekalogu stoi gorszyciel, który niszczy to, co piękne w człowieku, który niszczy jego relacje do Boga. Żenujące jest to, że wielu nie widzi w tym nic złego, a dramatyczne, że w wielu obszarach życia społecznego jest na to wiele przyzwolenia. A Jezus mówi stanowczo nie każdemu gorszycielowi. To zaś mocno jest związane z tematem upomnienia braterskiego, o którym mówi Jezus zaraz po tych słowach. Ktoś, kto ma relację z Jezusem, doskonale wie, o czym mówi Jezus. Jednak chodzi w tym upomnieniu przede wszystkim o troskę. W upomnieniu chodzi o to, by pozyskać drugiego w taki sposób, by mógł wejść na drogę żalu, by mógł zobaczyć, że to, co uczynił, było złe, że tym złem zranił, że to, co zrobił, było i jest bardzo bolesne, że boli. Tylko wtedy, kiedy człowiek zobaczy, jak bardzo jego czyny zgorszyły, zniszczyły drugiego, ograbiły z godności, tylko wtedy, kiedy zapłacze nad swoim grzechem, kiedy otworzy się na łaskę Bożego przebaczenia i mocą tego przebaczenia poprosi o przebaczenie,
może to przebaczenie otrzymać. Czasem jednak jest to długi proces. Jezus mówi o 7 przebaczeniach, czyli wielokrotnym przebaczaniu. Co nie jest takie proste w doświadczeniu codziennego życia. Jeśli jednak ktoś nie chce w swoim egoizmie otworzyć się naprawdę o złu, które popełnia, jeśli nie wyraża skruchy, żalu, nie chce się otworzyć na łaskę przebaczenia, to trzeba się przed takimi osobami bronić. Trzeba bronić siebie, trzeba bronić innych, swoją rodzinę, wspólnotę. Ktoś taki sam skazuje się na wyłączenie, na izolację. Ale o takie osoby nie można przestać walczyć przed Bogiem. Skruchę i nawrócenie każdego grzesznika, gorszyciela można wyprosić przez modlitwę. Bo trzeba pamiętać, moi kochani, że każde nawrócenie jest zawsze łaską. I nie zależy tylko i wyłącznie od naszych wysiłków, ale od siły naszej modlitwy, od siły naszej wiary, taką jaką mamy. Nawet jeśli doświadczyliśmy po prostu wielu zranień. Każdy uczeń potrzebuje nawrócenia i to nieustannego. Każdy potrzebuje łaski miłosierdzia, dlatego trzeba uważać na siebie, kiedy wchodzimy na drogę grzechu i kiedy o ten grzech przewraca się drugi, czyli nasz brat, czy też siostra. Dlatego wołajmy z głębi serc razem z uczniami: Panie, przymnóż nam wiary. Bo często daleko nam do wiary, jak ziarnko gorczycy, które jest najmniejsze z ziaren. Tylko słuchając, Panie Jezu, Twojego słowa, tylko trwając mocno w Tobie, będziemy mogli mieć światło poznania tego, co dobre i złe. Będziemy budować mogli na prawdzie, a nie zakłamaniu. Będziemy mogli otwierać się na przebaczenie, przyjmować to przebaczenie i będziemy zdolni wybaczać. Spraw, byśmy trwali w więzi z Tobą, byśmy uważali na siebie i daj nam zdolność przeczuwania zbliżających się zagrożeń, a gdy już się pojawią, abyśmy nie pozwalali na nie, ale szybko wracali do Ciebie i innym w tym pomagali. Nie pozwól tak, żebyśmy wchodzili w zmowę milczenia wobec grzechów zgorszenia. Moi drodzy, niech Bóg nas prowadzi na tej drodze. Niech nam pomaga, niech nam umacnia. Bo tylko w Nim jest nasze ocalenie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.